Polski. Bezpieczny Sylwester. Cześć, to ja, Kazio. Za chwilę opowiem wam o zasadach bezpieczeństwa, których powinniście przestrzegać podczas zabawy sylwestrowej. Sylwester to wyjątkowa noc. 31 grudnia radośnie żegnamy stary rok i witamy początek nowego. Organizowane są wtedy huczne zabawy, szalone tańce i pokazy sztucznych ogni. Pamiętajmy jednak, by zachować zdrowy rozsądek. Beztroska atmosfera podczas sylwestrowej nocy może nam podsuwać do głowy pewne niezbyt mądre pomysły. Nie dajmy się ponieść emocjom i dbajmy o swoje bezpieczeństwo. Sztuczne ognie. Fajerwerki, czyli sztuczne ognie, to nieodłączny element zabawy sylwestrowej. Są piękne, ale bardzo niebezpieczne. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście świadomi, że tylko osoby pełnoletnie mogą ich używać. Sztucznych ogni nie wolno odpalać z ręki ani na balkonie. Może to się skończyć tragicznie. Fajerwerki powinny być odpalane tylko w bezpiecznym miejscu, z dala od tłumów, budynków, samochodów i drzew. Koniecznie zachowajmy bezpieczną odległość od miejsca, z którego odpalana jest rakieta. Musi to być minimum 25 metrów, a najlepiej dwa razy więcej. Jeśli fajerwerk nie wypali, nie wolno do niego podchodzić ani go sprawdzać. Zimne ognie. Zimne ognie są nazywane bezpiecznymi fajerwerkami. Dzieci mogą je trzymać w dłoniach, ale tylko pod opieką dorosłych. Iskry nie są w stanie poparzyć, ale pręt, z którego się wydobywają, już tak. Drucik podczas palenia osiąga wysoką temperaturę i może przypalić przedmiot, którego dotknie. Po zabawie nie wrzucajmy od razu gorącego prętu do kosza na śmieci. Petardy. Petarda to rodzaj amunicji, która imituje wybuch granatu lub bomby. W zamyśle miała nie czynić szkód i powodować jedynie efekty dźwiękowe i świetlne. Niestety, podobnie jak fajerwerki, jest bardzo niebezpieczna i może doprowadzić do kalectwa. Co roku słyszymy wiadomości o tym, jak młodzi ludzie nieodpowiedzialnie bawią się petardami. Nie tylko hałas jest uciążliwy. Rzucona w nieodpowiednie miejsce petarda może spowodować wypadek lub pożar. Dzieciom oczywiście nie wolno się nimi bawić. Również dorośli powinni się dobrze zastanowić nad tak niebezpieczną rozrywką. Alkohol. Alkohol w połączeniu z fajerwerkami lub petardami może spowodować tragedię. Dzieciom absolutnie nie wolno pić alkoholu, nawet w sylwestrową noc. Gdy ktoś zaproponuje nam alkoholowy napój, zawsze odmawiamy, nawet jeśli osoba oferująca to nasz znajomy. Bądźmy czujni, pilnujmy siebie i innych. Zwierzęta. I na koniec pamiętajmy o naszych czworonożnych przyjacielach. Większość zwierząt bardzo źle znosi sylwestrową noc. Wszechobecne huki i hałasy powodują ogromny stres. Pilnujmy swoich kotów i psów. Nie zostawiajmy ich samych i nie wypuszczajmy z domu. Jeśli mieszkamy z dala od miasta, powinniśmy pomyśleć o dzikich zwierzętach, które również bardzo się boją sylwestrowego hałasu. Dobrym pomysłem jest ograniczenie lub całkowita rezygnacja z hałaśliwych petard. Aby ograniczyć stres zwierząt, wszyscy powinni trzymać się zasad i nie przeciągać zabawy na kolejne dni. W niektórych miejscach na świecie fajerwerki i petardy są zakazane dla dobra zwierząt. Co o tym myślicie? Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić i radośnie przywitacie nowy rok. Udanej zabawy i wszystkiego dobrego w nowym roku!
Czy podobał wam się mój film? Zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w nowym roku. Kamlotki. Mamo, zobacz, leci samolot. Piu! Kasiu, stój, samochód jedzie. Ups. To było bardzo nierozsądne. Ale mnie wystraszyłeś. Przez twoje zachowanie mogło dojść do wypadku. Przepraszam, mamo, ale ja nie widziałem tego samochodu. Przed przejściem dla pieszych zawsze musisz się zatrzymać, a następnie rozejrzeć i sprawdzić, czy jest bezpiecznie. Nie pamiętasz, czego cię uczyłam? Troszkę mi się zapomniało. Oj, Kaziu, musimy sobie wszystko powtórzyć. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Kamlotki! Kazio i bezpieczeństwo na drodze. Ruch drogowy to dynamiczny proces, w którym bierze udział wielu uczestników. Mamy samochody, autobusy, motocykle, rowery, hulajnogi i pieszych. Poruszając się po drodze, my również stajemy się częścią tego procesu. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi wykazać się uważnością i postępować rozsądnie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa niezbędne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. To takie zasady, które mówią nam, jak bezpiecznie poruszać się na drogach. Na przykład, kiedy idziemy pieszo, powinniśmy korzystać z chodnika i przechodzić na zielonym świetle. A kierowcy muszą pamiętać o ograniczeniach prędkości i używać kierunkowskazów. Dokładnie. Każde dziecko powinno wiedzieć, jak bezpiecznie poruszać się na drodze. Kaziu, czy wiesz, co robimy, gdy chcemy przejść na drugą stronę ulicy? Szukamy przejścia dla pieszych. Zgadza się. A czy potrafisz je rozpoznać? Jasne, że tak. Przejście dla pieszych wygląda jak zebra. Jest pomalowane w białe pasy. Obok powinien być umieszczony znak drogowy, który wygląda tak. Bardzo dobrze, Kaziu. Gdy chcemy przejść bezpiecznie na drugą stronę ulicy, musimy znaleźć przejście dla pieszych. Najlepiej takie z sygnalizacją świetlną. Są tam światła drogowe, które pokazują nam, kiedy możemy iść. Nas interesują światła dla pieszych. To te z ludzikiem. Gdy światło jest czerwone, ludzik stoi. A gdy zmieni się na zielone, ludzik idzie. Jeśli zobaczymy czerwone światło, trzeba cierpliwie czekać, aż zaświeci się zielone. Gdy zobaczymy zielony kolor, rozglądamy się. Najpierw patrzymy w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo. Sprawdzamy, czy nie nadjeżdża samochód. Jeśli jest bezpiecznie, możemy iść. Idziemy spokojnie, cały czas zachowując czujność. Nie wbiegamy na pasy. A co, jeśli nie ma świateł? Jeśli znajdziemy się przed przejściem bez sygnalizacji świetlnej, musimy bardzo uważać. Młodsze dzieci, takie jak ty, powinny zawsze korzystać z pomocy kogoś dorosłego. Zanim wejdziemy na jezdnię, musimy się oczywiście rozejrzeć w lewo, w prawo, w lewo. Jeśli zobaczymy nadjeżdżający samochód, czekamy. Musimy mieć pewność, że kierowca nas zauważy. Samochód powinien się zatrzymać i nas przepuścić, ponieważ mamy pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Masz rację, ale mimo wszystko zawsze należy zachować czujność.
Może się zdarzyć, że kierowca nie zauważy nas i nie zatrzyma pojazdu. Nigdy nie wchodzimy na jezdnię przed upewnieniem się, że jest bezpiecznie. Dzieci powinny korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych. Jak myślisz, na co jeszcze należy uważać? Pani Basia mówiła, że nie wolno patrzeć w telefon, gdy przechodzimy przez ulicę. Bieganie również jest zakazane. Nawet wtedy, gdy spieszymy się na autobus. Przebieganie przez jezdnię jest bardzo niebezpieczne, szczególnie gdy światła się zmieniają. Tak, to bardzo ważne uwagi, Kaziu. Wiele dzieci nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń na drodze. Powtórzmy sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze. Korzystaj z drogi dla pieszych. Gdy widzisz dostępny chodnik, zawsze chodź po nim. To jest dla nas najbezpieczniejsze miejsce. Nie zbliżamy się do krawędzi chodnika. Trzymaj się jak najdalej od jezdni. Jeśli nie ma drogi dla pieszych, możesz iść poboczem z lewej strony jezdni. Musisz być wtedy bardzo ostrożny. Nie chodź po drodze dla rowerów. Możesz zostać potrącony. Czasami chodnik jest podzielony na dwie części. Na drogę dla pieszych i drogę dla rowerów. Zobaczysz wtedy taki znak. Chodzimy tylko po swojej części. Przechodź tylko na przejściu dla pieszych. Szukaj pasów zebry. Przejście dla pieszych to miejsce, gdzie możemy bezpiecznie przekroczyć ulicę. Czerwone mówi stój. Obserwuj światła drogowe. Czerwone światło oznacza, że musimy czekać. Gdy pojawi się zielone, możemy iść, ale dopiero po rozejrzeniu się. Nie wchodzimy na pasy, gdy światła się zmieniają. Patrz w lewo i w prawo. Zanim wejdziesz na drogę, upewnij się, że nie nadjeżdża samochód. Spójrz najpierw w lewo, potem w prawo, a potem jeszcze raz w lewo. Tylko wtedy, gdy nic nie jedzie, możesz bezpiecznie przejść przez jezdnię. Bieganie po jezdni jest bardzo niebezpieczne. Lepiej raz spóźnić się na autobus, niż biegać i ryzykować życiem. Nie warto się spieszyć. Pomyśl, zanim zaczniesz działać. Nie baw się w pobliżu drogi. Możesz spowodować wypadek. Jeśli piłka wpadnie na jezdnię, nie rób niczego sam. Poproś dorosłego o pomoc w odzyskaniu piłki. Bądź widoczny. Gdy jest ciemno, pamiętaj o byciu widocznym dla kierowców. Noszenie odblasków i jasnych ubrań sprawia, że jesteśmy zauważalni. Jeśli chcesz przejść przez torowisko, możesz to zrobić tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Zachowaj szczególną ostrożność i dokładnie się rozejrzyj. Jeśli szlaban jest zamknięty, czekaj cierpliwie. Nie przechodź pod nim, ani nie wbiegaj pod zamykający się szlaban. Jeśli masz mniej niż 7 lat, nie możesz przebywać bez opieki na drodze publicznej. Zgodnie z przepisami powinna być z tobą osoba, która ukończyła przynajmniej 10 lat. A najlepiej, jeśli będzie to ktoś dorosły. Ta zasada nie dotyczy strefy zamieszkania. W strefie zamieszkania pieszy ma pierwszeństwo i może poruszać się po całej szerokości drogi, a nie tylko po chodnikach. Nie znaczy to jednak, że możesz być nieostrożny. Nawet jeśli chodzisz po osiedlowej uliczce, musisz być czujny. Nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się nadjeżdżający rower lub samochód. Jeśli korzystacie z roweru lub hulajnogi, powinniście założyć kask i ochraniacze.
a przed przejściem dla pieszych powinniście zejść z pojazdu i przeprowadzić go przez ulicę. No, chyba że jest to specjalny przejazd dla rowerów. Ucz się znaków drogowych. Istnieją dwa typy znaków drogowych. Pionowe i poziome. Zarówno rowerzyści, jak i piesi muszą ich przestrzegać. Kiedy jesteście niepewni lub potrzebujecie pomocy, zawsze pytajcie o pomoc dorosłych. Ale są też dorośli, z których nie należy brać przykładu. Na przykład tacy, którzy idą na czerwonym świetle albo są zapatrzeni w telefon. Brzydko! Masz rację, Kaziu. Nie naśladujemy takich zachowań. Gdy dojdzie do wypadku, koniecznie zadzwońcie na numer alarmowy 112. Myślę, że powtórzyliśmy sobie najważniejsze zasady. Na koniec mam dla ciebie zagadkę, Kaziu. Spróbuj rozpoznać te znaki drogowe. Znaki informacyjne. Przejście dla pieszych. Przejazd dla rowerów. Parking. Droga z pierwszeństwem. Znaki nakazu. Droga dla pieszych. Droga rowerowa. Ruch okrężny. Nakaz jazdy prosto. Znaki zakazu. Znak stop. Zakaz wjazdu. Zakaz ruchu pieszych. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Znaki ostrzegawcze. Ustąp pierwszeństwa. Przejazd kolejowy z zaporami. Niebezpieczny zakręt w prawo. Roboty drogowe. Świetnie! Rozpoznałeś wszystkie znaki, które dla ciebie przygotowałam. Lubię się uczyć znaków drogowych. Muszę zapamiętać wszystkie, bo bardzo chciałbym jeździć na rowerze. Jeśli będziesz się dobrze zachowywał na drodze, pomyślimy o rowerze. Oczywiście! Będę bardzo grzeczny. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! Kamlotki! Ala i piramida zdrowego żywienia. Obiad gotowy! Wygląda pysznie, mamo! Top strong, pieczony z warzywami. Miam, poproszę największą rybkę. Hej, ja chciałam największą! Spokojnie, starczy dla wszystkich. Zaraz, zaraz, a gdzie Kazio? Co się tutaj dzieje? Chyba się przejadłem. No nie, czemu zjadłeś tyle słodyczy? I to przed obiadem. Ajajaj, mój brzuszek. Nie chcę obiadu. Nie wygłupiaj się. Musisz zjeść coś normalnego. Nie można przez cały dzień jeść chipsów i cukierków. Chyba nie mam na to ochoty. Kaziu, słuchaj mamy. To, co jemy, wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Jeśli będziesz jadł same niezdrowe rzeczy, możesz się rozchorować. Potrzebujesz zbilansowanej diety. Jakiej? Zbilansowanej, czyli zdrowej diety. Takiej, która dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Och, coś mi się przypomniało. W szkole robiliśmy taką piramidę. Zaraz wam ją pokażę. Co? Piramidę? Nic z tego nie rozumiem. To piramida zdrowego żywienia. Pomoże nam ułożyć twoją nową dietę. Wspaniały pomysł, Ala. Piramida zdrowego żywienia i stylu życia. Jeśli chcecie mieć dużo energii, powinniście odżywiać się tak jak ja. Czyli zdrowo! To, co jemy, wpływa nawet na nasz humor. Zbilansowana dieta i dobry styl życia sprawi, że będziecie mieć dużo siły do działania.
Dlatego dzisiaj przygotowałam dla Was piramidę. Ale nie taką jak z Egiptu, tylko jeszcze lepszą. To piramida żywieniowa. To taka instrukcja, która mówi, co powinniśmy robić, by być zdrowi i pełni energii. Nasza piramida ma kształt trójkąta, a więc zwęża się ku górze. Na dole są rzeczy, które powinniśmy jeść najczęściej. Wyżej znajduje się jedzenie, które spożywamy rzadziej. Im mniej miejsca w piramidzie, tym rzadziej sięgamy po te produkty. Na samym czubku są rzeczy, które też są ważne, ale jemy je w niewielkich ilościach. Ale nie tylko o jedzeniu będziemy dzisiaj mówić. Patrzcie, to podstawa naszej piramidy – styl życia. A dobry styl życia to dbanie o prawidłowy sen, przestrzeganie zasad korzystania z komputera i innych urządzeń elektronicznych, regularne spożywanie 5 zdrowych posiłków dziennie. Szczególnie ważne jest śniadanie. Unikanie soli i słonych przekąsek i fast foodów. Unikanie cukru, słodyczy i słodkich napojów. Częste picie wody. Regularne mycie zębów i dbanie o higienę. Kontrolowanie masy ciała. I oczywiście aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna to ruch, sport i zabawa na świeżym powietrzu. Gdybyśmy się nie ruszali, nasze ciało byłoby słabe. Aktywność fizyczna? A skąd ja wezmę na to siłę? Och, Kaziu, przecież dobrze wiesz! Ze zdrowego jedzenia! Zobaczmy więc, co powinniśmy jeść najczęściej. Widzę tutaj bardzo dużo warzyw. Tak, podstawą zdrowej diety są warzywa i owoce. Marchewki, pomidory, gruszki i wiele innych. Powinny one stanowić aż połowę tego, co jemy. To cenne źródło witamin, składników mineralnych, błonnika i naturalnych przeciwutleniaczy. Na naszym talerzu powinno być zawsze kolorowo od warzyw i owoców. Ale uwaga! Powinniśmy jeść więcej warzyw niż owoców. Wejdźmy na kolejne piętro. Tutaj są produkty zbożowe. Zgadza się, Kaziu. Produkty zbożowe to chleb, ryż, płatki owsiane, kasza czy makarony. Najlepsze są te pełnoziarniste. Produkty zbożowe dostarczają węglowodanów złożonych, witamin z grupy B i różnych składników mineralnych. Dalej mamy nabiał, czyli produkty mleczne. Mleko, jogurty, kefiry i sery. Nabiał jest źródłem dobrze przyswajalnego wapnia, składnika niezbędnego do budowy zdrowych kości. Dzieci powinny pić co najmniej 3 lub 4 szklanki mleka dziennie. Kolejne piętro to mięso. Tak, a dokładniej chude mięso, ryby, jaja i nasiona roślin strączkowych. W tych produktach znajduje się cenne, pełnowartościowe białko, które jest bardzo ważne dla młodego, rozwijającego się człowieka. Mięso ma w sobie żelazo, które zajmuje się tworzeniem składników naszej krwi. Z kolei ryby są źródłem cennych, nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Rośliny strączkowe to dobra alternatywa dla produktów mięsnych, ale wegetarianie powinni pamiętać o suplementacji witaminy B12, która występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego. Wszyscy natomiast powinni unikać tłuszczu zwierzęcego i zastąpić go olejem roślinnym. I tak przechodzimy do czubka naszej piramidy. Tłuszcze! Ale tutaj mało miejsca! Nasz organizm potrzebuje niewielkiej ilości tłuszczów. Najlepsze tłuszcze to te roślinne. Olej rzepakowy czy oliwa z oliwek.
Czegoś mi tu brakuje w tej piramidzie. Już wiem! Tu nie ma słodyczy! Niestety nie ma. Choć jest to trudne, powinniśmy ich unikać. Słodycze poprawiają humor, ale tylko na chwilę. Energia, której dostarczają, działa szybko i równie szybko się ulatnia. Zamiast wzmocnienia, czujemy się słabsi. Słodycze zostawiają nas z kiepskim humorem i uczuciem ciężkości. Do tego niszczą nasze zęby. Jeśli chcesz zjeść coś słodkiego, lepiej sięgnij po jabłka lub inne owoce. One też mają cukier, ale ten zawarty w owocach działa inaczej. Po zjedzeniu jabłka możemy czerpać z niego energię przez dłuższy czas. Skoro już wiesz, czym zastąpić cukierki, przypomnę ci jeszcze o wodzie. Nasze ciała aż z 60 do 70% są złożone z wody. Podczas dnia zużywamy ją, bawimy się, chodzimy, uczymy, a nasz poziom wody spada. Dlatego musimy ją regularnie uzupełniać. Pamiętajcie o wodzie, bo woda to życie! Dziękuję, Ala! Ty chyba wiesz wszystko! Nie, no co ty, Kaziu! Ja tylko powtarzam to, co mówiła mi pani Agata na lekcji w naszej szkole. Mam nadzieję, że od teraz będziesz się lepiej odżywiał. Oczywiście! Cukierkom mówię papa! Ala, a opowiesz nam jeszcze kiedyś o zdrowym odżywianiu? Bo jest tu wiele rzeczy, których Kazio jeszcze nie rozumie. Na przykład czym są witaminy i składniki mineralne. Ja też chętnie bym posłuchał. Jasne! Będzie jeszcze wiele ciekawych odcinków. Do zobaczenia następnym razem! Wspieraj nasz kanał i wciśnij czerwony przycisk subskrybuj! Kamlotki! Kazio ratuje pszczoły! Bzz, bzz! Czy podoba wam się mój kostium? Zgadnijcie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak, o pszczołach. Pani Basia z przedszkola mówiła, że pszczoły są bardzo ważne i że bez pszczół świat by nie istniał. Ciekawe, czy to prawda. Spróbujmy się dowiedzieć. Pszczoły to owady, które widzimy każdego dnia. Latają nad łąkami, w lesie, a nawet na naszych balkonach. Codziennie widzimy, jak ciężko pracują. Ale co one tak naprawdę robią i dlaczego są tak ważne? Otóż pszczoły są bardzo ważne, ponieważ zapylają kwiaty. Zapylaniem zajmują się również inne owady, takie jak trzmiele czy motyle. Jednak to właśnie pszczołom przypisuje się największą rolę. Zapylenie to proces, dzięki któremu rośliny mogą się rozmnażać. Oto drzewo czereśni. Zanim pojawią się owoce, pszczoły muszą zapylić je kwiaty. Po zapyleniu wytwarzają się owoce, czyli uwielbiane przez nas czereśnie. Wewnątrz czereśni znajdują się pestki. Pestka to skorupka, w której ukryte jest nasiono. Z każdej pestki może powstać nowe drzewo. Czy wiecie, dlaczego kwiaty są tak kolorowe? Wszystko po to, aby pszczoły i inne owady mogły je z łatwością odnaleźć i zapylić. Pszczoły bardzo lubią kwiaty i chętnie do nich lecą. Zobaczmy, jak wygląda proces zapylania. Pszczółka podlatuje do kwiatka i zbiera z niego pyłek. Zadowolona i oblepiona pyłkiem leci do kolejnej rośliny. Gdy pyłek z poprzedniego kwiata dostanie się do drugiego, może dojść do zapylenia.
Dzięki temu roślina wytworzy nasiona, z których powstaną kolejne młode roślinki. Oprócz pyłku, pszczoła pobiera również nektar z kwiatów. Gdy pszczoła uzbiera wystarczającą ilość nektaru, zanosi go do ula i przekazuje go innym pszczołom, które produkują z niego miód. Pycha! Ciekawe, jak by wyglądał świat, gdyby pszczoły nie istniały. Świat bez pszczół byłby bardzo smutny. Niezapylone kwiaty nie wytworzyłyby owoców ani nasion. Uniemożliwiałoby to pozyskanie nowych roślin. Wiele z nich by wymarło. Łąki stałyby się puste, a jedzenie w sklepach byłoby drogie i trudno dostępne. Owoce i warzywa oraz niektóre zboża mogłyby całkowicie zniknąć ze sklepowych półek. To z kolei doprowadziłoby do wymierania zwierząt hodowlanych, takich jak kury czy krowy. Ojej, to straszne! Ja nie chcę takiej przyszłości! Spokojnie, Kaziu. Na szczęście taka przyszłość nas nie czeka, ponieważ wszyscy jesteśmy już świadomi tego, jak ważne są pszczoły. Czy opowiesz nam, jak możemy je chronić? Jasne! W ogródkach używajmy tylko naturalnych nawozów i środków ochrony roślin. Chemiczne opryski są bardzo szkodliwe dla pszczół. Saćmy jak najwięcej kwiatów i roślin kwitnących. Nasze ogrody staną się kolorowe i pełne bzyczących owadów. Zamiast trawnika wysiejmy łąkę kwiatową. Łąki kwiatowe są nie tylko piękne, ale też pożyteczne. Ratują życie i dają dom wielu owadom. Kośmy rzadziej i pozwólmy niektórym roślinom zakwitnąć. Nieskoszona trawa może się wydawać brzydka i zaniedbana, ale dla pszczół i innych owadów to istny raj. Stawiajmy specjalne domki dla pszczół, czyli tak zwane hotele dla owadów. To ulubione schronienie murarek, bardzo pożytecznych dzikich pszczół. Sadzimy krokusy. Krokusy to jedne z pierwszych wiosennych kwiatów, dzięki którym pszczoły mogą przeżyć pierwsze dni wiosny. W upalne dni możemy wystawić na zewnątrz miseczkę wody. Owady chętnie z niej skorzystają. Im też chce się pić. Nie łap ani nie męcz pszczół. Jeśli zdenerwujesz pszczołę, możesz zostać użądlony. To trochę boli, ale najgorsze jest to, że po użądleniu wystraszona pszczoła umiera. Zostaw pszczoły w spokoju i podziwiaj je z daleka. Dajmy im spokojnie pracować. Wspierajmy lokalnych pszczelarzy. Kupujmy i jedzmy pyszny miód. Mamy do wyboru przeróżne rodzaje miodów. Wszystkie są pyszne i smakują nieco inaczej. Czy próbowaliście już wszystkich? To był super odcinek! Mam nadzieję, że Wam też się podobał. Od teraz wszyscy jesteśmy przyjaciółmi pszczół. Czy chcielibyście więcej odcinków o pszczołach i innych owadach? Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Ciekawe, o czym porozmawiamy następnym razem. Nie mogę się doczekać. Do zobaczenia!
Cześć, dzieciaki! Dzisiaj wyruszamy na wieś i zobaczymy wiejskie zwierzęta. Chcecie zobaczyć, jak wygląda praca w gospodarstwie? Mam nadzieję, że tak, bo zaczynamy! Kamlotki! Kazio i zwierzęta na wsi. Jesteśmy na miejscu. Jak to ładnie! Co to za miejsce, mamo? To moja rodzinna wieś. W tym miejscu się wychowałam. Chodź, Kaziu, pokażę ci dom, w którym kiedyś mieszkałam. Podoba mi się tu, ale coś tu dziwnie pachnie. Przyzwyczaisz się. To zapach wsi. To ten dom? Tak, to on. Strasznie zarośnięty ogródek. Bo nikt tu już nie mieszka. Dawniej było tu inaczej. Dziadkowie mieli swoje gospodarstwo rolne. Babcia Helcia i dziadek Zbyszek byli rolnikami. Hodowali zwierzęta i uprawiali pole. Mieli również piękny sad z owocami. A ty co robiłaś? Byłam wtedy małą dziewczynką. Razem z wujkiem Damianem biegaliśmy boso po trawie, bawiliśmy się ze zwierzętami i od czasu do czasu pomagaliśmy naszym rodzicom, czyli twoim dziadkom. Każdego ranka babcia wysyłała nas do kurnika po jajka. To było moje ulubione zajęcie. Mieliście kury? Ale super! Tak, trzymaliśmy wiele zwierząt. Kury, krowy, świnie, kaczki. Mieliśmy nawet jednego konia. Opowiedz mi o tych zwierzętach, mamo. Poznajmy wiejskie zwierzęta. Prawie w każdym wiejskim gospodarstwie znajduje się kurnik. Kurnik to miejsce, w którym mieszkają kury. Są one bardzo pożyteczne dla ludzi, ponieważ jajka, które znoszą, są jednym z najzdrowszych i najsmaczniejszych produktów, jakie można znaleźć. Kury lubią rozkopywać nogą ziemię w poszukiwaniu jedzenia. Kogut też mieszka w kurniku. To samiec kury, który stoi na czele swojego kurzego stada. Broni go przed drapieżnikami. Koguty znane są z tego, że pieją z samego rana, budząc wszystkich domowników. Dawniej kogut zastępował ludziom budzik. Na wiejskim podwórku możemy spotkać również inne ptaki. Hoduje się kaczki, gęsi, indyki, a nawet przepiórki. Przepiórki znoszą malutkie brązowe jajeczka. Z kolei gęsi i kaczki dają nam puch i pierze, których się używa do wypełniania kołder i poduszek. Pasące się łaciate krowy to popularny widok na polskich wsiach. Krową nazywamy dorosłą samicę bydła domowego. To bardzo ważne zwierzęta hodowlane, które dają nam mleko. W małych gospodarstwach krowy doi się ręcznie. W większych używa się specjalnych dojarek. Konie to przepiękne zwierzęta, które dawniej wykorzystywano do pracy na roli. Dzisiaj konie hoduje się w celach sportowych i rekreacyjnych. Jazda konna to ciekawa aktywność fizyczna, podczas której mamy okazję obcować z tym niesamowitym zwierzęciem. Konie żyją w stajni. W niektórych gospodarstwach trzyma się osły.
Wykorzystuje się je w transporcie lub jako zwierzęta juczne, czyli przeznaczone do noszenia ciężarów. Kozy siedzą w swoich zagrodach. Te zwierzęta to naturalne kosiarki. Zjedzą wszystko, co napotkają na swojej drodze. Obok nich odpoczywają owce. Z owiec uzyskujemy wełnę, której używa się do produkcji odzieży, kocy czy dywanów. Kozy i owce dają nam również mleko. Kolejnym mieszkańcem naszego gospodarstwa jest świnia. Świnki mieszkają w chlewie. To bardzo spokojne zwierzęta i wbrew pozorom lubią czystość. Mają dobry węch i są wszystkożerne. Okrągły nos, zwany potocznie ryjkiem, pozwala im swobodnie grzebać w ziemi. Świnie hoduje się głównie ze względu na ich mięso. Mięso pozyskuje się również od innych zwierząt gospodarskich. Na wsiach hoduje się pszczoły. To bardzo pożyteczne owady, które zapylają kwiaty. Buduje się specjalne ule, z których łatwo pozyskiwać miód. Teren z ustawionymi ulami nazywamy pasieką, a hodowca pszczół to pszczelarz. Oprócz miodu, pszczoły dają również wosk, z którego wytwarza się świece, środki czystości, a nawet leki. W gospodarstwie nie może również zabraknąć psa. Psy pasterskie zajmują się pilnowaniem zwierząt i chronią stado przed intruzami. Dawniej każdy mieszkaniec wsi trzymał kota, który polował na szkodniki, takie jak myszy. A teraz powtórzmy sobie nazwy zwierząt i poznajmy ich rodziny. Koń. Mama to klacz. Tata to ogier, a ich dziecko to źrebię. Krowa. Mama to krowa. Tata to byk, a ich dziecko to ciele. Świnia. Mama to maciorka. Tata to knur, a ich dziecko to prosię. Koza. Mama to koza. Tata to kozioł, a ich dziecko to koźlę. Owca. Mama to maciorka. Tata to baran, a ich dziecko to jagnię. Kura. Mama to kura. Tata to kogut, a ich dziecko to kurczątko. Kaczka. Mama to kaczka. Tata to kaczor, a ich dziecko to kaczątko. Gęś. Mama to gęś. Tata to gąsior, a ich dziecko to gąsiątko. Indyk. Mama to indyczka. Tata to indor, a ich dziecko to indyczek. Pięknie, Kaziu. A wiesz, jakie produkty otrzymujemy od wiejskich zwierząt? Kury dają nam jajka. Jajka otrzymujemy również od innych ptaków, na przykład od kaczek i przepiórek. Gęsi i kaczki dają puch i pierze, którymi wypełnia się na przykład poduszki. Owce dają wełnę,
Wełna jest bardzo ważna, ponieważ służy do produkcji ubrań. Krowy, kozy i owce dają nam mleko. Z mleka robimy masło, śmietankę i na przykład sery. Z mleka koziego można zrobić ser kozi, a z mleka owczego produkuje się oscypki. Świnia daje nam mięso zwane wieprzowiną. Mięso możemy również otrzymać od innych zwierząt. Na przykład od krów mamy wołowinę. Dzięki kurom, kaczkom i indykom mamy mięso drobiowe. Brawo, Kaziu! Mam dla ciebie niespodziankę. O, a co to takiego? Pójdziemy na farmę mojego przyjaciela z dzieciństwa. Zobaczysz, jak się żyje na wsi. Wow, dziękuję, mamusiu. Mamo, to był ekstra dzień. Świetnie się bawiłem. Cieszę się, Kaziu. Szkoda, że babcia i dziadek już nie prowadzą gospodarstwa. Dziadkowie są już starsi i nie mogą tak ciężko pracować. Przeprowadzili się do innego domu, bliżej miasta. Nadal mają pieska i kotka, ale nie hodują innych zwierząt. Są na emeryturze i odpoczywają sobie. Rozumiem. To jednak trochę męcząca praca. Ja też się zmęczyłem przy przykładaniu tego siana. Prawda? Miło jest od czasu do czasu pobyć na farmie. Ale codzienna praca w gospodarstwie to inna para kaloszy. Zwierzęta wymagają ciągłej uwagi, trzeba je szanować i dobrze o nie dbać. Babcia i dziadek musieli wstawać nawet o 5 rano, by wykonać wszystkie obowiązki. To bardzo wcześnie. Ja i wujek Damian wyprowadziliśmy się z rodzinnego domu i założyliśmy swoje rodziny. Nikt z nas nie miał smykałki do prowadzenia gospodarstwa rolnego. No to może ja będę prowadził to gospodarstwo? Kto wie? Zobaczymy. Nie podoba mi się, że domek dziadków jest taki smutny i zaniedbany. Musimy coś z nim zrobić, mamo. Masz rację, Kaziu. Szkoda tego miejsca. Następnym razem przyjedziemy z kosiarką i doprowadzimy go do porządku. O, nadjeżdża nasz autobus. Wracamy do domu. Gdzie byłeś, Kaziu? Na prawdziwej farmie. Doiłem krowy, karmiłem świnki i trzymałem malutkiego kurczaczka. Ale ci zazdroszczę, Kaziu. Następnym razem muszę pojechać z wami. Koniecznie! Tyle przegapiłeś! Na pewno wiele się tam nauczyłeś. Tak, tato. Nauczyłem się, że praca na wsi jest fajna, ale też bardzo ciężka. Dowiedziałem się, że zwierzęta dają nam wiele dobrych rzeczy, za które powinniśmy być im wdzięczni. Każdy człowiek musi szanować zwierzęta. Masz rację, Kaziu. Zwierzęta to wrażliwe istoty. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie im dobrych warunków do życia. My bardzo dbamy o naszego kotka. Szaruś nie potrafi łapać myszy jak wiejskie kotki, ale za to daje nam dużo miłości. Czas na zagadki! Hej, Kaziu, jestem ciekawa, czy odgadniesz wszystkie zwierzęta. Tam, na pewno sobie poradzę. Zwierzę numer 1. To krowa. Dobrze, to krowa. Krowa muczy. Mu! Zwierzę numer 2. To osioł. Tak, to osioł. Osioł ryczy. Icha, icha. Zwierzę numer 3.
to kogut. Masz rację, to kogut. Kogut pieje. Kukuryku! Zwierzę numer 4. To owca. Tak, to owca. Owca beczy. Be, be. Zwierzę numer 5. To kaczka. Kaczka, zgadza się. Kaczka kwacze. Kwa, kwa. Zwierzę numer 6. To świnia. Tak, to świnia. Świnia chrumka. Chrum, chrum. Zwierzę numer 7. To koń. Koń, dobrze. Koń rży. I ha, ha. Zwierzę numer 8. To kura. Tak, to kura. Kura gdacze. Ko, ko, ko. Zwierzę numer 9. To jest gęś. Gęś, bardzo dobrze. Gęś gęga. Gę, gę. Zwierzę numer 10. To indyk. Zgadłeś, to indyk. Indyk gulgocze. Kul, kul, kul. Zwierzę numer 11. Brze! Brze! To jest koza. Tak, to koza. Koza meczy. Me. Zwierzę numer 12. To pszczoła. Masz rację, to pszczoła. Pszczoła bzyczy. Bzz. Brawo, nieźle się spisałeś. Ciekawe, jak ci pójdzie z kolejnym zadaniem. Wymień wiejskie zwierzęta, które dają nam mleko. Zwierzęta, które dają nam mleko, to krowa, koza i owca. To bardzo dobra odpowiedź. Które z tych zwierząt dają nam jajka? Jajka otrzymujemy od kur i przepiórek. Dobrze. Od kogo dostaniemy wełnę? To łatwe. Od owcy. Zgadza się, Kaziu. Z jakiego mleka robi się oscypki? Z krowiego? Owczego? A może z koziego? Prawdziwe oscypki robi się z mleka owczego. Dobrze. Co produkuje nam pszczoła? Pszczoła produkuje miód i wosk. Tak, to prawda. Brawo, zdałeś ten test bezbłędnie. A wam jak poszło? Wciśnijcie przycisk subskrybuj, aby nie przegapić nowych filmów. Do zobaczenia! Kamlotki. Wiosna to piękna pora roku. Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę pierwsze listki na drzewach. Razem z Bubusiem idziemy na spacer w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny. Chodźcie z nami! Kamlotki! Ala i oznaki wiosny.
Bubusiu, zobacz! Przebi śniegi! O, jakie ładne kwiatuszki! Ale chyba coś im się pomieszało. Przecież mamy jeszcze zimę, a te biedaczki kwitną pośród śniegu. Tak właśnie ma być, Misiu. Stąd ich nazwa – przebiśnieg. To kwiatek, który przebija się przez śnieg i jest jednym z pierwszych zwiastunów nadchodzącej wiosny. Wow, nie wiedziałem! Czyli wiosna już tuż, tuż! Na to wygląda! Myślę, że zaczęło się przedwiośnie. Przedwiośnie? A co to takiego? To okres przejściowy pomiędzy zimą a wiosną. W naszym klimacie mamy cztery główne pory roku. Wiosnę, lato, jesień i zimę. Ale oprócz tych głównych pór roku mamy także dwie pory uzupełniające. Przedwiośnie i przedzimie. Przedwiośnie rozpoczyna się zwykle na przełomie lutego i marca. Przy odrobinie szczęścia możemy wtedy zauważyć różne oznaki zbliżającej się wiosny. Zobacz, Misiu, kwitnie leszczyna. To kolejny znak. Mówisz o tym drzewku? Zabawnie wyglądają te zwisające pałeczki. Te pałeczki nazywamy potocznie kotkami. To długie, wąskie, zwisające kwiatostany, na których znajdują się liczne drobne kwiaty. A wiesz, co potem wyrośnie z tych kwiatków? Pyszne orzechy laskowe! Zgadza się, Misiu! O, słyszysz? Ptaki zaczynają śpiewać! To kolejna oznaka wiosny! Ptaki czują, że coś się zmienia. Ja też coś zauważyłem. Śniegu jest mało i zrobiło się trochę cieplej. Dni stają się coraz dłuższe, a noce krótsze, prawda? Rzeczywiście! To bardzo ważne sygnały. Zwierzęta bardzo szybko je wychwytują. Gdy robi się cieplej, jeże i niedźwiedzie zaczynają się wybudzać ze snu zimowego. A bociany i inne ptaki planują powroty z ciepłych krajów. Budzą się też owady. Na przykład motylek o nazwie latolistek cytrynek. Pszczoły zaczynają szukać pierwszych wiosennych kwiatów. Co to są za kwiaty? Pierwsze wiosenne kwiaty to między innymi przebiśniegi, krokusy, przylaszczki, ranniki zimowe, sasanki i zawilce gajowe. A żonkile, hiacynty i tulipany? No i moja ulubiona żółta forsycja. Chyba o nich zapomniałaś. Nie zapomniałam. Te rośliny potrzebują więcej ciepła i kwitną nieco później. Zdarza się, że forsycja zakwita już w marcu. W połowie marca może również zakwitnąć wierzba. Bazikotki! Kocham je! Myślę, że fajnie będzie sobie powtórzyć jeszcze, jakie zwierzęta stają się aktywne wiosną. No pewnie! Chętnie posłucham! Zwierzęta, które budzą się z zimowego snu, to jeże, świstaki, niedźwiedzie, forsuki, żaby i ślimaki. Ptaki, które wracają wiosną do Polski, to na przykład bociany, skowronki, szpaki, czajki, żurawie, dudki, kukułki, jaskółki, jeżyki, słowiki, wilgi i oczywiście gęsi. Owady, które stają się aktywne wiosną, to na przykład pszczoły, trzmiele,
muchy, motyle i biedronki. Dzięki, Ala. Z wielką niecierpliwością wyczekuję nadejścia wiosny. Z każdym dniem coraz bardziej tęsknię za cieplejszymi dniami, wiosennym słońcem i rozwijającymi się kolorowymi kwiatkami. To już za chwilę, misiu. Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca. Hurra! Zróbmy małe podsumowanie. Bubusiu, poproszę cię o wymienienie pierwszych oznak wiosny. Nie ma sprawy. Ja już wszystko wiem. Dni stają się dłuższe, a noce krótsze. Śnieg topnieje i zaczyna robić się cieplej. Ptaki zaczynają śpiewać i wracają z dalekich krajów. Pojawiają się pierwsze kolorowe kwiaty, takie jak krokusy i przebiśniegi. Drzewa zaczynają produkować pąki, a niektóre już kwitną. Zwierzęta, które zimują, zaczynają się budzić i wychodzą z kryjówek. Pojawiają się pierwsze owady. Można zauważyć więcej ludzi na zewnątrz, którzy korzystają z cieplejszej pogody. Do zobaczenia, dzieciaki!